Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. A jak widzicie, nie jestem w tamtej lokacji, ponieważ okazało się, że aby ją przejść, muszę najpierw wykonać jednego questa dla Rani, czyli tego, którego mi w sumie zleciła pod koniec poprzedniego odcinka z szukaniem jakiegoś miasta, jak się nazywa, chyba Nokron? Jestem więzienie królewskiego grobu. Okej, okay, ciekawe. Sprawdźmy to. No a wracając. I kiedy wykonam tego questa, dostanę mi taki specjalny przedmiot, który będzie mi umożliwiał lepsze przemieszczenie się w tamtej lokacji. Dobrze. Onyksowy władca. Okej, okay, już walczyliśmy z podobnym typiarzem. No, ładnie. Jest! Jeszcze poise breaka mu tym zrobiłem! Lubię to. Haha, i co? Twoja maga grawitacji nijak się ma do mych piorunów! Lubię to. Meteory dostałem od niego. Nawet on sam tego nie zdążył wykorzystać w ogóle w trakcie walki. Także spoko. Ciekawe mi w ogóle, za co oni trafiają do tych więzień. To jest trochę intrygujące. Zobaczmy teraz ten spell nowy. Tutaj. Zrzuca z nieba małe meteory. Jeden z czarów błyskamiennych manipulujących siłami grawitacji. Przyzywa pustkę, która wyrzuca z siebie deszcz niewielkich meteorytów. Przytrzymaj, by efekt trwał. Ten czar stworzyli onyksowi władcy o kamiennej skórze, których niszczycielska potęga budziła nabożny lęk. Okej. Okay. Zaczynam. Trochę rozumiem dlaczego, no bo ja bym takie meteoryty dostać nie chciał. Ale z drugiej strony. Widać było, że błyskawice trochę mu nie po drodze. Czy coś zostawili? No oczywiście, że coś po sobie zostawili. Czytaj te fragmenty ruin. Ciekawe, czy jakbym miał wzmocnienie naładowanego ciosu, czy bym go zabijał jednym strzałem? Pewnie tak, no, ale już trudno. Dobra, i za tego powinna mi odnowić flaszeczkę. Zobaczmy, czy ona widzi. Ej, jak na złość mi odnowiła akurat flachę nie czerwoną, tylko niebieską. No, ja pierdzielę. To aż boli. O! Proszę. Kolejny Wilgradagona? Nie, to po prostu taki miniboss. Okej, dobra, czy miniboss. Taki twarz strzętek. No ale patrz, to dokładnie taki sam wilk, jak mi był Lucaria bossem. Okej, padł. A też padł, coś po sobie zostawili? No niekoniecznie. Dobra, i powinny zadać trochę flaszek, więc wykorzystam jedną. I teraz nie dać się trafić, byłoby fajnie. Pięknie. No i pyk, dwie flaszki za darmo. To lubię. Czego pilnowaliście? Złotego runu na poziomie trzecim. Takie sobie znalezisko. No, lepszy ryc niż nic, prawda? O, żywice skorzenia, to ja zawsze bardzo chętnie sobie zbiorę. Czy mogę tutaj jakoś przejść? Mogę tamtędy, no ale górą nie przejdę niestety. O, tam w ogóle ten tenku jest. Kolejny z tych żuczków. Tam jakaś lokacja. Tam też. A tam się ledwo, kurde, gościu animuje z takiej odległości. Dobra, zobaczmy, czy tutaj będę w stanie przejść. A chyba tak, bo to jest tam zaraz.
Jezus Maria. Boże, ale to by się źle skończyło. Nie bym tam kurde tak spadł. Ciekawe, czy w ogóle bym doleciał do dołu, czy już by mi w połowie tego lotu stwierdziło, że a dobra, nie ma sensu, od razu dam mu, że nie żyje i koniec. To jest też bardzo prawdopodobne, że tak by było. Co to za dzisiaj tak leci, kurde? Na pewno nie księżyc. Przed tobą skrót powodzenia. Co tak co chwilę jest ciemno i jasno? Okej. I co, to jest jakaś iluzja? Nie, czyli powodzenia, bo pewnie muszę uważać jak skaczę. Dobra, ale poleciałem jednak na sam dół. Boże, co to było? Masakra, ale kurde, dobrze było i nagle tak poleciałem w bok kompletnie. Come on. O, taka ładna akcja była. Tu kurde odzyskałem flachę, tam dwie flachy, wszystko fajnie, pięknie, no i się zjebałem jak debil, kurwa. Z wysokości chyba 2 kilometrów, z tego co wynika po tym spadku, tak mi się wydaje. Kurde, myślałem, że pokaże mi jakąś drogę, jak tam skoczyć, mordo. Come on. Czekaj, co to było? Koń nie stoi na drodze. Czy to winda? Ło! Nie! 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 Jezus! Nie gadaj, że tu jest ta cała wielka winda. Dektus albo... Nie, pewnie Roll na pewno, ale czy to byłaby ta winda Dektus? Nie wątpię, bo ta winda Dektus to powinna być gdzieś tutaj wcześniej. No kurde! Ale już bym mógł być tutaj, po drugiej stronie. A najgorsze jest, że tutaj się da jakoś wskoczyć. Tylko pytanie, jak to zrobić, tak żeby nie zginąć. No chyba, że muszę tak na YOLO, wiecie, po prostu się rozpędzić i tyle, nie? Dobra, czy ja mam w razie W do zmiany? Mam jedną gałązkę, kurde. Dobra, użyjmy. Taka będzie mi szkoda tej gałązki, no ale trudno. Jolo! Dobra, nie, co ja... Nie, Boże, co ja robię? Przecież to nie ma racji, nie ma racji bytu, że nie ma szans, ja tam przeskoczę. Jakbym miał takiego boosta jeszcze, to może, ale no, tak o, to nie ma szans. Ale patrzcie, tutaj ludzie wskakują normalnie na to. Tu na górę jakoś tam, no ale jak? Tu bym musiał, kurde, się zatrzymać i wskoczyć wyżej, no ale nie jestem w stanie. O, chyba że tędy. Tutaj tak troszkę wyżej idę. Okej, dobra, mamy to. No nie udało się niestety. Uda się! Kurde, ale blisko! Ale blisko! Struga, skacz wyżej, please! Koniku! O! Albo czekaj, albo stąd się wybije. O! Dobra. Kurwa, ale to jest ryzykowne w chuj. Dobra, może zejdę z niego. Tak na wszelki wypadek. Jezu, to jest plam krwi. Dawaj, odtwórzmy jedną. O, na koniec chodził akurat i... O! A! I za wysoka zaskoczył. Oj. Ała. Dobra, to w takim razie weźmy sobie kota i na wszelki wypadek jednak tę gałązkę. Okej. Coraz lepiej.
Oh shit! Dobra, to muszę zaskoczyć na koniu w takim razie. Jest? Trakt Bellum? Jest! Dobra, mamy to! Uff, dobra, mamy to. Tam jest jakiś obóz, ale wolałbym jakieś miejsce łaski tutaj odkryć, bo trochę mi się nie uśmiecha powtarzać tej operacji. Też samo to było w ogóle ryzykowne w cholerę. Dobra, moment. Wracamy tutaj do serii ciosów i do większego odzyskania i poproszę o naśladowcę łaski. Gdzieś tu niżej. Naśladowca tu jeszcze mam czterech, który mogę zrobić więcej. Gdzie jest łaska? Miejsce łaski? Gdzieś tą stronę. Okej. Okay. Serio, tam by nie było miejsca łaski? No trochę mi się nie chce wierzyć. Okej, gdzieś w tym kierunku miejsce łaski mówisz, gro. Tutaj grzyba, trochę jarzębiny. Piarze, to gówno znowu. Tam... Serio, trebusz tu mają? Wow. Dobra. Jakby nie, ja dopóki nie ma tu miejsca łaski jakiegoś, ja nie zwiedzam tego obozu. Ni cholery. Bo nie mówię, nie uśmiecha mi się powtarzać całej tej trasy. Łączek, kolejna jarzębina i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spróbujmy znaleźć to miejsce łaski. I nie zginąć przy okazji w drodze. O, super, szczury, tego kurwa potrzebuję. Wow, co jest? Co jest? Co jest? Ej, co jest? Co jest? The hell? Ej, co jest? Co... Szaleństwo. Ej, co jest? Co mi nabija szaleństwo? Co, tyrą poziomu trzeciego? Szczur? Nie no, coś tu w pobliżu. O, to jest drugi akurat. Czy to te szczury jednak? Jezu, tu szczur! Szczury skażony szaleństwem, czy jakimś innym gównem. Albo ktoś... Albo nie no, ktoś to wydziela! Ja widzę, szaleństwo zabiera mi i życie, i ten. O Jezu, tam z góry ktoś to kastuje! Boże święty! Dobra, czekaj, trzeba się tego frajera pozbyć. O, żółty węgielek. Kolejny przedmiot. Specjalny. Jezu! Wow! O kurde, a może to nie ktoś to kastuje? Tylko to się samo tak robi. Jezu, jakie to szaleństwo bije DP? Bije, Boże, DPS. Jaki bije damage? Jakaś wioska. Jezus! Ja zaraz zginę od tego! Super, nie mam już flach. O dobra, jestem chyba poza zasięgiem. Mi się wydaje, co to jest za wioska? I czy jest tu łaska? O, ten też skażony. Wioska oszalałego płomienia! O, deją! I to był szalony płomień, to co tam było. Okej. Okay. Dobra, zrzućmy tego naśladowcę łaski. Zobaczmy, czy mamy tutaj gdzieś punkt łaski. Tutaj mamy go. Użyj. No. W tamtą stronę dalej. Kurde. Przecież nie! Jezu Boże, nie, co ja gadam. Przecież to mnie nie prowadzi do punktów łaski. To mnie prowadzi do dalej, gdzie mi fabuła każe iść. Kurde. Okej, mamy tutaj co? Mamy wioskę zaraz prawie pod drzewem. Kościół przyrzeczeń, okej, do tego stanowimy niedaleko w razie W, gdybym zginął. Ale może spróbujmy nie zginąć. O, dobra, to może odpalę sobie tutaj zamiast... Bo skoro to szaleństwo zwiększa mi ten...
czy zwiększa, zabiera mi skupienie, no to nie warto, myślę, wykorzystywać w ogóle punktów skupienia tutaj. Znaczy, punktów, nie, falaszek skupienia warto wykorzystywać. To po co mi to użyć, skoro za chwilę mogę to stracić? Okej. Okay. Czego pilnowaliście? Książki z przepisami szaleńców. Już się boję, co z tego dostanę. Drugą stronę będzie szybciej. A nie, wait, nie, jednak nie, to jest tutaj, w przedmiotach. Tu, co my tu mamy? Pigułki rozjaśniające umysł. O, to. Zmniejsza nagromadzenie szaleństwa. O, i do tego tego oczka potrzebuję. I krystalicznego mechu. Dobra, tworzymy to. Tylko 3 sztuki mogę niestety, no ale... Mówi się trudno. Tam kolejny, jakiś ważniejszy przedmiot. Jasnący motyl. Czyli też skrót skażeń szaleństwem. Okej, prawie one shot. To ładnie walnęło. Kurde, chyba reakcja... A nie, dobra, nie, po prostu się nie broni. Myślałem, że była taka reakcja łańcuchowa. O, dziękować. Odnowienie flag. Ile? 2 szkarłatne, 1 modra. Dobra, dziabnijmy sobie. Póki mnie nie siepie ten płomień, no to myślę, możemy tak zostać. No co ma? Niedola Shabririego. Czy to jest talizman? Tak. Nieustannie wywołuje agresję u wrogów. Niepokojąca podobizna człowieka z wydłubanymi oczami. Kąciki jego ust unoszą się, jakby filuternie się uśmiechał. Nieustannie wywołuje agresję wrogów. Ponoć ten człowiek, zwany Shabririm, został pozbawiony oczu za rzucanie oszczerstw, a po pewnym czasie w pustych oczodołach zagościł straszliwy płomień szału. Chyba szaleństwo powinno być, no bo płomień szału to brzmi jak płomień w kurwu na przykład, nie? Wiecie, po prostu się gościu mega wkurwił i płomień wściekłości zagościł w jego oczodołach, coś takiego. Dobra, idę coraz bliżej tego i kurde, nie podoba mi się fakt, że muszę być coraz bliżej. To list nie... Idź mi stąd! Tu przyda się bieganie. No shit, Sherlock. Dobra, co jest tam przeciwko mnie? Jakiś kościół. Dobra, tam może być punkt łaski i być może święte łzy. Więc poproszę. Cel nie pogadać na koniu? No come on. Ach, Lordzie Vike, zdaje się, że nie byłeś jednak prawdziwym władcą. A więc gdzie on jest? Nasz prawdziwy władca. Władca oszalałego płomienia. Błagamy cię, zniszcz w ogniu wszystko, co dzieli i wyróżnia. Niech chaos ogarnie świat. Okej, widzę, ktoś by się z Nightbringer Yasuo dogadał. O nie, nie gadaj. No, co mnie zaatakuje? Wajk gnijące opuszki! O, ja pierdolę! Dobra, a mogę nie? Mogę nie! Mogę za chwilę! Naprawdę, ja chcę tu miejsce łaski odkryć, potem możemy się nad... O, jest miejsce łaski! Kościół inhibicji, spoko. Stary, za chwilę będziemy się potykać, spokojnie, tylko odkryję sobie miejsce łaski. Dziękuję. Jezu, on też coś z tym szaleństwem ma. Nałożone. To mi nie wyszło. Dobra, leczenie mam w razie czego tylko jedno. O, intrygujące. Dobra, szybko piguła. Jezu, po co ja w tym stoję? Jak skończony debil. O, no chyba cię suty targają, człowieku. Kurwa, ale jakie to szaleństwo jest OP! Nie! O, dobra, przerwę mu to. Oczywiście, że się podleczył, no bo czemu miałby się nie podleczyć? Dobra, YOLO, pójdźmy...
Kurwa, na jeden strzał jestem. Oczyść... Nie! O! Zauważyłem go za późno. Fuck me. Dobra, ale jest miejsce łaski obok, więc... Zawalczymy z nim ponownie. Ja cię dupię, ale... Jak ja bym go zrobił na takim minimalnym HP, to bym kurwa... To byłoby moje największe osiągnięcie chyba w życiu. Jeśli chodzi o jakikolwiek temat Souls-like'u. Paska na włosy, służki palców, szata służki palców i buty. Okej, czyli po prostu set służki palców. Brakuje tylko rękawic. Dobra, ale widzę, że jedna to samo, więc czytam jako całość. Szaty noszone przez służki dwóch palców. Służki żyją, by pomagać wybranym zmatowiecom udzielać im rad i mądrości dwóch palców. Przewodnictwo łaski miało zadbać, by pewna para się spotkała, a przynajmniej tak brzmiała dawna obietnica. Ciekawe. Co? Nie, nie chciałem ale kurde, ten od szaleństwa chyba akurat zginął. Chcę ulepszyć flaszkę łezką. Dobra, potrzebuję ilu? 3 złotych nasion. A ciekawe, ile mam w ogóle? Wstawaj. Ile mam tych nasion tak w ogóle? Pokaż, to będzie w kluczowych. Mam jedno, czyli potrzebuję jeszcze dwóch. Dobra. Okej. Okay. Ej, właśnie, ogniu oczyść mnie, czy to może... Dobra, bo to na trucizny jest. To nie jest niwelacja statusów. No, gdzie muszę wyjść, żebyś się pojawił? Mam. Ale trzeba wytestować, ten ognie oczyść mnie by mi, kurde, pomogło. Teraz, takie coś. Wzajemnie żeśmy się dupnęli, spoko. Flaszka. I teraz zobaczmy, czy to działa. Nie, nie działa. Dobra, czyli ognie oczyść mnie nie zadziała. No ale smocza komunia już myślę fajnie pomoże. O ile tym trafię. Teraz wypadałoby użyć innej pieczęci, no ale dobra, trudno. Nie mam jej wciągniętej, nie zamierzam. Kurwa, no co za ty... Dobra, coś na włócznie błyskawic. O, ładnie go siepła! No serio uniknął? Dobra, odejdź. Okej, ma tylko jedną flachę, tego dobrego. Ja mam jeszcze... Miałem skupienia na jedną błyskawicę. Ale za chwilę będę miał na kolejną. Muszę tylko flaszki sobie wypić. O, mam teraz na więcej, ale jedna błyskawica myślę wystarczy, żeby go zabić. Ale trafię. O, jednak nie. Dobra, ale to zabijecie z gracją. Opuszkowe winogrono. I wojenna włócznia... Wajkiego? Chyba Wajka powinna być. Powinno być napisane, znaczy się. Powoduje nagromadzenie szaleństwa 65. Wojenna włócznia, którą palce podpisały i pokryły pęcherzami, używana przez Wajka, rycerza twierdzy okrągłego stołu, podobnie jak samego Wajka, od wewnątrz dręczył ją żółty płomień szaleństwa. Unikalna umiejętność pchnięcia szalego płomienia. Napełnienie włócznie płomienia mieszało i skocz do przodu, lądując na ziemi, wywołując potężny wybuch. Ta umiejętność powoduje szaleństwo u wroga i użytkownika. Aha. To nie wiem, czy chciałbym, kurde, z tego korzystać. Myślałem, że to tylko i wyłącznie u wrogów powoduje szaleństwo. Jak to działa? Okay, taka włócznia w dwóch rękach. Tak, o. Okej. Może być. Jezu, w ogóle co tu walkę stoczyłem? Run nie zebrałem wcześniej. Jezu, 44 tysiące by się poszły pierdolić, jakbym tutaj, kurde, zginął. Po raz drugi. To mi się załatwił. Ale dziwi mnie, że tutaj, kurde, się ta nie odzywa. Znaczy nie odzywa, że nie chce nic mówić ta. Melina. Myślałem, że przy kolejnym takim kościele coś powie. O, oko Yellow, poproszę. Możemy to teraz w sumie wykorzystać na te piguły.
Okej. Okay. Tutaj jarzębina. O, tu chyba kolejne oko będzie. Dokładnie. Dobra, ale ja dalej nie wiem, co mam zrobić, kurde, po pierwsze z tym płomieniem, który tam sobie gdzieś na horyzoncie stoi, a po drugie z tą wioską. I prawie minęło pół godziny, w ogóle to jest najśmieszniejsze. Mam tutaj kolejny ten i jest ta wioska, ale mam wrażenie, że jeszcze nie przeeksplorowałem w całości. Więc dobra, wytestujemy sobie broń i zobaczmy, co takiego się tu kryje. Ten ciągle tikuje trochę tym szaleństwem, no ale... Wprawdzie co? YOLO! Zobaczmy, co takiego się kryje wewnątrz tej wieży. Dobra, czekaj. Żebym z jakimś durnym miejscem nie zeskoczył, bo jak mi nagle się szaleństwo stikuje i mnie... Spie... Okej, dobra. Jak zeskakuje, to nie działa to na konia, dobrze wiedzieć. Jest na... O, czekaj, to coś jest. Węgielek. Czy ktoś to kastuje? Wieża oszalałego płomienia tutaj ma jest. Kurwa, nie! O! O, panie! Czyli szaleństwo nie dość, że się stakuje jako efekt, to jeszcze... Dodatkowo, jak się w trakcie stakowania bije mi damage. Intrygujące. Realnie wracam, kurde, do katany. Czy w sumie? Dobra, wróćmy do tego ostrza. Na konia i poruny w takim razie. Wiecie, jaki jest problem z tymi runami? Że one... Czy znaczy, Boże, z runami. Ja właśnie, a propos run, to wypadałoby striggerować... ten wielki run, który mam, żeby mieć tam te minimalne odporności na większą odporność na ten płomień szaleństwa. Ty, tam jest jaskinia? Co jest? O nie, zginę. Ja pierdolę! Co ja mówiłem wcześniej o tych runach, kurwa? Nie dość, że teraz się wyjebałem, kurwa, z łuku runicznego i z blessingu wielkiego runu, to jeszcze, kurwa, straciłem 44 tysiące run, kurwa! Bo w złym, kurwa, miejscu zaskoczyłem z pierdolonej skarpy! What the fucking joke! A jest wiele, ale czy ja tą wierzę... Rozumiem, znaczy, wróćcie. Mogę ją odwiedzić, wiadomo, ale czy ja mogę jakoś wyłączyć triggerowanie się tego szalonego płomienia? To jest najgorsze, bo te tigowanie mnie tym płomieniem, ono nie bije dużo, ale bije wystarczająco dużo, żeby mi, kurde, jak mam loa, żeby mnie zabić. Dobra, w sumie wiecie co, cofam to, że to niezbyt dużo, to nawet bije w miarę ilości. W miarę dużej ilości. Zajdź z konia. Flaszka. Kurwa! Weź szaleństwo. Jedna flaszka, druga flaszka. Nie żyje. I ten też nie żyje, pięknie. Okej, okay, zyskałem flachę z nich jedną. Użyję sobie tego eliksiru. Złoty rum poziomu trzeciego. Zajebiście, i co mi kurwa pomógł? Jezu, no nie, no to te piarze to kastują ciągle, no ja pierdolę! Kurwa, zapierdalaj na górę! Zapierdalaj tam! Upierdolić ich normalnie na tych wieży. A, to ciekawe, jak jestem po tym, to co, nie dostaję w ogóle efektów? O, tak coś sobie widzę. O, skrzynka. Trzeba to zrobić. Zdychać!
niszczone, które z tym miałeś, już taki mam. O, tylko jaki jest problem? Że oni tutaj będą cały czas będą tutaj tkwili. To nie są przeciwnicy, którzy się... Skowyt Shabririego, okej. Okay. No wy... Zginę? Na szczęście nie. To nie są przeciwnicy, którzy są jednorazowi. Oni się tu niestety pojawią ponownie, jak przeładuję lokację, więc... Póki mam spokój, to warto się rozejrzeć po tej okolicy. Zobaczmy to zaklęcie. To jest chyba to, czego Vajk używał w trakcie walki. To takie zwinięcie się i... taki, wiesz, to taki ryk dookoła. Piszczy i wywołuje szaleństwo. No nie wiem, czy to był pisk, no ale dobra. Inkantacja pochodząca od psychotycznych trzech palców emituje straszliwy krzyk, powodujący u pobliskich wrogów nagromadzenie szaleństwa. Ta inkantacja powoduje też nagromadzenie szaleństwa u osoby rzucającej i sprawia, że wrogowie częściej ją atakują. Podobno choroba płomienia szału zaczęła się od Shabririego, najbardziej znienawidzonego człowieka w historii. Aha, no to po chuja mam używać tych speli, kurde, szalonego płomienia? Jakby... Nawet jakby to było dużo, to co mnie to kurwa obchodzi? Ja speli używam, żeby kurde... zadać obrażenia, ale nie sobie, tylko wrogom. I osobiście nie lubię zaklęć, które wymagają ode mnie poświęcenia części mojego zdrowia. Dlatego też niestety ten ten popiół wojny, który miałem wcześniej na nożu, ustawiony też do mnie nie przemawiał. To musiałem wykorzystać część mojej... Musiałem zużyć trochę zdrowia, żeby właśnie zadać obrażenia. I pomimo tego, iż może to być mega OP zdolność, to nie uśmiechało mi się używanie tego na dłuższą metę. Odzyskane. Kilka bełtów, kukułczy błyskamień, kamień kowalski i kolejne bełty. Okej. Okay. Dobra, i na górę poszliśmy do miejsca łaski. W sumie mogę tam pójść tylko po to, żeby odzyskać te runy, żeby ten znacznik zniknął. No ale samą wioskę też wypadałoby zbadać, nie? No chyba, że już w sumie już ją opadałem i zgarnąłem wszystko, co to mogłem zgarnąć. To jest nawet bardzo możliwe. Dobra, złaź z tego konia. Podejdź, zgarnij. Wracaj na konia i jazda. Z powrotem do wioski, którą musimy obadać. Tutaj co? Przyda się bieganie. Aha, dobra. To jest zabrał tego Vajka, żeby go ominąć i iść najpierw do miejsca łaski, a potem walczyć z nim. Naprawdę zabawne jest to, że go prawie kurde... Myślę, żebym go zabił na spokojnie, nie? Spokojnie bym go, myślę, zabił, tylko no właśnie nie poszczęściło mi się. Okej, więcej tego zielska na leczenie szaleństwa. Tutaj coś jeszcze. Władca oszalałego płomienia. List, to jest to chyba? Tak. Pod Lindel, na samym dnie spoczywa nasz pan, władca szalonych. Trzy palce, które trzymają nas w niewoli. Okej, okay, no to mamy dość konkretną wskazówkę, dokąd się udać, ażeby ogarnąć, chyba rozumiem, cały, bo to jest chyba quest cały. Ten szalony płomień. To jest taki większy quest po prostu, fabularny. Okej, okay, co my mamy tutaj za wieżę? Jest jakieś zejście, to widać. Coś na dole ciekawego? O, jest ziomek i są kolejne katakumby. Myślę, wypadałoby je odkryć. Kolejny troll. Jezus, jakbym się zaś tak uchylił, nie? To bym kurde się śmiał. Come on, jeszcze zaliczyło trafienie.
No ej, co jest? Skąd się wzięło to ostrze? No, seriously? No tak, jeszcze dwa strzały, myślę, będzie po nim. Drugą stronę, drugą stronę. Flaszka. O, albo trzeba taki mieczem. Okej, okay, trochę z niego odzyskałem. Niewiele niestety w porównaniu do tego, jeśli chodzi o to, co zużyłem, no ale... Lepszy ryc niż nic. Kurde, co jest z tymi kwiatami? Bo strasznie dużo ich widzę, ale nie mogę ich ani zebrać, ani nic. Wygląda jakiś taki znacznik, jakiegoś takiego specjalnego miejsca. Przebudowana wieża na pograniczu. Głowa, może spróbuj po tego, potem gestykulowanie. Niech Jezu, kolejne takie miejsce, gdzie wymagany jest gest. Już rozwiązałem zagadkę. No ja wiem, co mam zrobić, tylko nie mam gestu. Jak na złość, nie ma też tutaj miejsca łaski, niestety. Ajajaj. Dobra, to może przy tym drzewie coś będzie ciekawego. Nie, wróć, nie, może przy tym drzewie. Może w tych katakumbach będzie coś ciekawego, właśnie. To chciałem powiedzieć. Okej, tu mogę wejść. Dziękować. Teraz tutaj. I tutaj jesteśmy w domu. Dobra. Czy tu jest gdzieś miejsce łaski? No nie widzę niestety. Najbliższe jest pewnie w tych katakumbach, których broni ten smoczy rycerz. No tak zakładam, że jest to smoczy rycerz, bo już typa w podobnym stroju widzieliśmy. O, jasne, pewnie, jeszcze kurde... O, to jest bez głowy rycerz w ogóle. Ej, ma jak husaria, kurde, takie piórka nad głową. Ej, no come on. Wow, co jest? Co to jest za efekt? Ej, pierwszy raz taki efekt widzę, co to jest? W sumie może inaczej, nie co to jest, tylko czy ja chcę dać się temu nabić. O, super, jeszcze potrafię kurde przejść... Stać się kurde prze... nie wiem, ten... Że... no, przenika fazowo. No come on, jakim cudem go to nie złapało? Dobra, nie no, odstawiam czary, no jego trzeba rozwalić po prostu normalnie. Okej, ładnie. Wielki miecz rycerski i rękawice rycerza mauzoleum. Okej, czy to jest rycerz mauzoleum? Czyli to nie był ten smoczy rycerz, którego spotkaliśmy wcześniej, ale wyglądał kurde bardzo podobnie. Katakumby Czarnego Noża. Oko bestii drży. Okej. Okay. Odpocznijmy przy miejscu łaski. Szkoda marnować okazję. Zobaczmy ten mieczyk. Wielki miecz rycerski. Wielki miecz, podarunek dla uzdolnionych fechmistrzów, służących półbogom, którym nie nadano jeszcze rangi czy tytułu. To broń przeznaczona do likwidowania większych wrogów. Długa rękojeść umożliwia trzymanie jej w dwóch rękach. Otrzymanie takiego zobowiązania musiało być wielkim zaszczytem. I tupnięcie w cięcie... Ej, co? Tupnięcie? Myślałem, że zostanę to, co on tam miał, kurde! Co? Jaki on mi efekt nakładał w ogóle na... z tej broni? Jeszcze żądam jakiegoś wyjaśnienia. Dobra, tu mogę to na razie schować. Dobra, to też co chcę schować. Klinga porządku, myślę, teraz się przyda. Właśnie jako iż wchodzimy do katakumb i będziemy walczyli z tymi, którzy trwają w śmierci. Tak plus minus. Dobra, prosty, zniszczony miecz. Ja to mam faktycznie? Tak, mam, już to tutaj widzę. Czy to będzie na sprzedaż? Wielki miecz rycerski, to jest nowe. To chowamy. Woal. Woal ze mną zostanie, kieł też. No to pójdzie na sprzedaż. Boss kamienny kostur akademii. Na razie go nie używam, więc mogę też schować. Tutaj może to też miałem sprzedać. To jest do schowania.
właśnie to. Jeszcze te rękawice. Rękawice noszą przez bezgłowych rycerzy nieustannie biorących wędrownego mauzoleum. Czas jeszcze nie odebrał im blasku. Okej. Okay. Talizma ze mną zostaje, to też. Dobra, ten chcę schować, bo jest mi niepotrzebny. To zostaje ze mną i reszta to będzie tyle. Okej. Okay. Może reszta i z reszty. Czekaj, jeszcze miałem kurde ten zaklęcie wyekwipować. Oczywiście jeszcze nie będziemy tego zwiedzali, to dopiero w kolejnym odcinku, no ale już chcę być przygotowanym. Tutaj, no to osobne miejsce, zakań pamięci, linga porządku. Dziękować. No i bueno. I w tym oto miejscu, w tych katakumbach, będziemy się bawili w kolejnym materiale. No cóż, ode mnie to będzie póki co tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!